Witamy bardzo serdecznie, a przed nami wielki finał dnia dzisiejszego. Main event, w którym zmierzą się Bobry Gryzom na Zbycholudy, także trzymajcie się foteli, bo tutaj emocji będzie co niemiara, bo Grzelu po raz kolejny na swoim Lisinie, na którym już dziś się świetnie zaprezentował. No i Grzelu też prezentował się na tym Lisinie ogólnie przez cały turniej. Bardzo dobrze. Ten Lee Sin już chyba w karmę był grany, bodajże nawet na streamie, w Lulu. Jak dobrze sobie przypomnę. Tak, był grany właśnie Lee Sin w karmę i był w Lulu. W Lulu? To też Lulu. Po prostu Enchanter, wybacz. Fakt faktem, podobny matchup. Bardzo. Ale Happy Fox gra troszeczkę bardziej defensywną rolę, bo stwierdził, że zagra Galio. Stwierdził, że zagra w Galio. Niezbadane są wyroki. Dlaczego stwierdził, że zrobi aż tak? Na przykład Ione przeszedł nam cały draft. I on nawet przez chwilę był prezentowany właśnie przez Happy Finksa. Ostatecznie decyduje on się na tego Galiusza. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. No i cóż, pozostało nam trzymać kciuki, bo będzie się działo w tym meczu na pewno. To na pewno, tym bardziej, że właśnie Galio został wybrany w Luciana. I Lucian nie będzie przyjemnym matchupem dla tego Galiosa, ale masz głównego carry Tristana z Alistarem na botlenie, a oni zmierzą się na Gragasa i Kai'Sa. Gragas, jedna z najlepszych odpowiedzi właśnie na Alistara. Także ja tutaj widzę bardzo dużo odpowiedzi od Zbycholudów do tego, co Bobry chciały ugryźć. Dokładnie, a ja pozdrawiam naszych czatowych ekspertów i przypominam, że gramy Let's Order, czyli w momencie, gdy już zakończamy Pro Drafta, pikujemy te postacie, które mamy wybrane na poszczególną linię. Także od początku było wiadomo, że jest to Galiusz na środkową aleję, bo ten Alistar był podjęty naprawdę wysoko, a my schodzimy na krótką przerwę i rozpoczynamy wielki finał. 不屈不饶，不达胜利，誓不罢休的精神。 TNG was my very first job. I had this gusto and the attitude of just go get it. I have never felt that the work I was doing was not leading to something important. まあ今に至ってるっていう感じかなっていうふうに思います。自分がやったプロジェクトってこんなに溢れさせることができるんだなっていうのをすごく思いました。I am breaking rules, I am pushing boundaries, I'm taking risks, and I'm gonna keep on going. Zacząłem grać dla siebie, dla zajawki. Wszystko się rozpędziło, gdy pokazałem muzykę innym. Więcej odsłuchań, kilka wyjazdów, koncerty. Jesteś kilka kliknięć od całego świata. Musisz się tylko z nim połączyć. Tepelink łączy z kreatywnością. All right, I'm ready. Let's do this. Time to farm some dubs. Crap, I got a squad on my right. I'm running in for backup. Yo, Ron, he's right there in front of you. Sorry, guys, it happened again. Damn, this is the 10th one today. All right, I'm back. Someone cover me. Yeah, I see you. You got him, you got him, you got him. Yes! Woo! Yo, that's sweet. Yeah, it is. We about to win this. Guys, I can get used to this. HyperX Alloy. Built strong because it has to be. Bije piona na E5. Tracisz Hetmana. Szach? Myślę jak 40-latek. I ma... Staszek! Po
pomógłbyś coś w kuchni, a nie tylko grasz i grasz w to ustrojstwo. A no i nie da spokojnie pograć. Tepeling. Łączy z pasją. Witamy, witamy w wielkim finale naszego turnieju Best Gamers Tournament. Przed nami przynajmniej dwie ostatnie mapy, dwie mam nadzieję najbardziej emocjonujące mapy, bo spotykają się nie byle kto przeciwko sobie, bo Bobry gryzą kontra Zbycholudy, czyli dwie drużyny, które naprawdę pokazały nam się już niejednokrotnie ze swojej najlepszej strony. Właśnie jestem ciekaw, jak ten mecz się pokaże, bo Zbycholudy przez dzisiejsze playoffy przeszli troszeczkę z formą troszeczkę łamaną, bo troszeczkę mieli takich potknięć.
Albo gry gryzą. Troszeczkę. Albo gry gryzą cały czas prezentowali ten swój najmocniejszy poziom. Jestem ciekaw właśnie, jak to spotkanie się zakończy, bo szkoda by było, żeby wielki finał zakończył się dwoma szybkimi stąpami, a Volibear zostanie złapany, masz tą agresję w early game, którą tak jest bardzo jest złapany i jest wykończony. To jak dobrze ulokowane te pieniążki zostały. Bardzo ciekawa pozycja, no nie spodziewał się tu chyba nikt tylu oponentów i zaklinacz Dżemu cofnął się, cofnąłby się z chęcią, mam to na myśli, ale nie cofnie się, bo minionki już bardzo, bardzo blisko. No powiem ci, zmiażdżyli tego Volibeara w ułamku sekundy. Jeszcze tam Ignite został rzucony dla bezpieczeństwa. Volibear nawet nie palił flesza, bo wiedział, co się szykuje. Ale tylko to zrezultowało tym, że Kajsa zdobyła 400 sztuk złota. Clearu tego Volibeara to nie dotknie za bardzo, tylko bez Lisza będzie działał. Ale tak czy inaczej, Volibear jako mocno gankująca postać będzie chciał zareagować i zadziałać na którejś z linii, ale z drugiej strony patrząc, gdzie ty chcesz działać jako Volibear? Dokładnie, gdzie ty chcesz działać, co ty chcesz robić jako Volibear, nie mam bladego pojęcia, bo na ten moment prezentuje się to całkiem ciekawie. Zawodnicy chodzą sobie na swobodnie po liniach i chciałbym wiedzieć, jakie będzie ostatecznie rozwiązanie tego wszystkiego. No bo popatrz, topa nie chcesz gankować, bo to jednak jest karma i w sumie top potencjalnie może być jednak gankowalny, jeżeli chodzi od strony Volibeara, żeby tego Lee Sina jakoś przeciągnąć przez ten laning phase. Midanie teoretycznie jest niegankowalne ze względu na mobilność Luciana i to, jak bardzo telegraficzny engage od Galiosa jest. Botlane bardzo mocno disengage'ujący, no i jeżeli Gragas będzie nieprzytomny, no to rzeczywiście na botlane może się coś zadziać. Ale to są dwie linie, na których bym ewentualnie Volibeara widział. Tak, pamiętaj o tym, że Gragas jest bardzo, bardzo fajną odpowiedzią, czy to w Alistara, czy to w jakąś Leonę, bo tak naprawdę każdy wjazd może zniwelować przy pomocy swojego Bodyslama. No właśnie, ten Bodyslam będzie bardzo kluczowy, bardzo kluczową umiejętnością. Ciekawe, dlaczego Diana zdecydowała się olać Grompa. Może ze względu na to, że chce zdobyć koniecznie tego kraba, bo wie, że Volibear ma znacznie słabszy clear niż ona. I jest w stanie zdobyć sobie prajo. No, Volibear jest w stanie zdobyć sobie prajo, pomimo tego, że on się wywrócił, nie stracił zbyt dużo, troszeczkę wolniej po prostu rozpoczął clear laso, bo był delikatnie na swoje blue spóźniony, ale teraz już na pierwszym recallu zakupi sobie przedmioty. Widzimy, że pojawiają się buty, pojawia się kryształek i pojawia się również pink ward. Także Diana do dołu. Się zabawa, bo Volibear będzie już troszeczkę bardziej przyspieszony, bo tego movement speedu nie będzie brakowało, ale teraz zobaczymy, czy życia nie braknie ekipie Bobry gryzą, chociaż wycofanie się naprawdę klasowe i tu jeszcze Gragas chyba za to życie odda. Dokładnie, Grzosu, pięknie to wykonali, ależ delikatny troll ze strony ekipy Zbycholudu, bo naprawdę gang zapadał się super, a końcówkę wszyscy widzieliśmy. Tristana bardzo ładnie zbuforowała swój rocket jump i tak naprawdę nie była poddana efektowi Bodyslama, ale ci Galio teraz w tego Luciana. Nietrafiony Justice Punch! Dane przywalił! Zostało i ta karma zostaje wciąż przy życiu, ale oczywiście rozmawialiśmy o środkowej alei, gdzie nie wydarzyło się nic. Ciekawe zagranie. No, ten Justice Punch w ścianę to była tragedia. Flash spalony, Justice Punch spalony na ścianie i tak naprawdę jesteś bez summonera i bez killa. No, powiem ci szczerze, ciężko coś tutaj więcej powiedzieć o tym, co się wydarzyło. Jedyne, co mam w głowie, to chyba znaki zapytania. Okej, okay, question mark ping w głowie Wogi, a my musimy spojrzeć na to, co się dzieje na toplenie, bo Diana już tam zmierza. Diana już tam zmierza, czy Grzelu będzie w tarapatach, dowiemy się za chwilę. Wydaje mi się, że nie, bo wart w posiadaniu, dokładnie. Chciałem dodać również, że flash, ale ten flash był zupełnie już niepotrzebny, bo samym wyłącznie wart jumpem ocalił się tutaj Lee Sin. No te ganki Diany też jakieś potworne nie są, jeżeli jesteś w stanie tak ładnie i zgrabnie się poruszać jak Lee Sin.
Ale będziemy mieli podejście numer 2 na tego Lissina. Jest Taunt. I teraz pytanie brzmi, czy będzie tym razem klasowe. Jeszcze leci ultimate ze strony tego Galiosa. Jeszcze znokapował, chociaż wydawało mi się, że Lissin, że Lucian wyrzec z tego okręgu, w którym Galios podbija. Minimalnie musiał zostać jeden palec u nogi i został jeszcze na tej strefie. Ale dziwne, bo Lucian nie przemyślał tego, co się dzieje. Nie ma żadnych wardów, a tak bardzo do przodu gra. Wiedział, że Volibear musi gdzieś zgankować. Oj, poczekaj, bo Volibear tutaj zgankować może wciąż. Bodyslama chyba Korszak nie posiadał, bo wydawało mi się, że stawiałby kontrę, broniąc zaklinacza dżemu, ale ostatecznie nie wydarzyło się na tym botlane nic, więc nie ma co się na tym rozwodzić. No i wracając do tej sytuacji, Lucian za bardzo do przodu grał, nie mając żadnej wizji, a Volibear musi gankować. Musi coś robić, bo inaczej bardzo szybko się przeterminuje w porównaniu do Diany. I no niestety, troszeczkę nieuwagi, no i wpłynęło złoto na konto tego miśka. Wpłynęło złoto na konto tego miśka, ten Volibear musi coś połapać na początku, bo okej, on będzie tankiem, on będzie grał pod turbochemiczny pojemnik, ale wciąż Volibear lubi się szybciutko przeterminować, dlatego to złoto pozwoli mu być użytecznym troszeczkę dłużej. Warto dać mu go troszeczkę, pamiętajmy, nie pakujmy w niego wszystko, bo to również może być, co za dużo, to niezdrowo. Oj, zdecydowanie, tym bardziej na postaci nieskalującej tak dobrze, a mid, a mamy akcję. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. W tym momencie lecą teleporty, leci pierwszy kill, upada nam. W tym momencie Lucian Lissin zabija Grzelu i jeszcze tutaj będzie spacerował. Więcej już z tej akcji raczej nie wyciągną, ale wciąż Bobry gryzą z przewagą. Volibear na tą karmę. Ale to nie Volibear, tylko Alistar. I koniec końców, nawet flesza karma nie musiała palić. Dokładnie, niepotrzebny był flesz do palenia. Karma sobie na spokojnie z tego wyszło. Karma z ciekawym zakupem na pierwszy przedmiot, redukcja heala? Wygląda ciekawie. Lissin na topie ma dwie drogi rozwoju umiejętności. Możesz ewoluować E na samym start, w sensie priorytetyzować ulepszanie E i mieć perma showa. Albo możesz ulepszać sobie W i mieć potężnego heala, żeby ten sustain był na linii. Ale mimo wszystko to nie jest taki sustain, jaki ma Aatrox na przykład, albo Vlad. Dlatego też byłem ciekaw, co ta kula ma znaczyć w buildzie od karmy. Właśnie jestem ciekawy, kto tutaj się tak będzie leczył, żeby ta karma aż potrzebowała w tak wczesnym etapie gry redukcji heala. Raczej się tego nie dowiem. Widzimy, że Grzelu tutaj stara się pograć trochę agresywniej, ale niestety, mój drogi Grzelu, to nie jest tak prosta linia, jak miałeś ją na tą Lulu, że połapałeś jednego kilka i już starałeś się dominować i już po prostu to robiłeś. Na tą karmę tak łatwo być nie będzie. Niestety, wpychany pod tower, nękany przez mantrę sił. Ale jest Galios w pogotowiu. Jest Galios, ale jest również Ward. Pytanie brzmi, co tu się będzie działo? Ta karma zbyt dużo nie posiada właśnie many, zmuszona do flesza. Tymczasem Zbychu ludy odpowiadają crossem, bo biorą sobie na spokojnie tego Drake'a. Priorytet z mida, a wywołany rotacją Galio w 100% został wykorzystany. I bardzo ładnie, no przeciwnicy nie byli w stanie na tego playa odpowiedzieć. Flash karmy za smoka, nie górskiego, tylko piekielnego. Myślę, że trade jak najbardziej dobry. Jak najbardziej dobry, jak najbardziej. Ja jestem ciekaw, co tutaj się będzie działo, bo jest tu Volibear. Jest tu również ta krówka, która się tutaj przechadza, ale właśnie jest również Bodyslam. Bodyslam, który nie pozwala zrobić nic, leci tutaj, Galio będzie przytrzymywał w miejscu nam Volibear tego Luciana, żeby tylko Galio mu zdążył osiąść. Pojawia się do jeszcze Grzelu, który łapie pierwszego killa, pojawiają się flesze, leci Rocket Jumpem Tristana, Grzosu zaczyna strzelać do oponentów i tym razem bracia sadownicy, jak to wcześniej nasz czat ich określił, wychodzą do przodu z tego fajtu. Bardzo ładne zagranie w ogóle tego Volibeara. Przeczekał cały ten czas, wiedział, że będzie coś się działo na tym botlane i bardzo ładne, zchainowane umiejętności. A teraz Korszak, problemy najmada. Ależ pięknie Korszak w tym momencie niestety nie dysponował Rocket Jumpem, więc przytulił sobie dwa tower hitki, ale co z tego, jeżeli łapiesz kilka, bardzo ładne limity znane na tej Tristanie. Teraz jeszcze zaklinacz dżemu będzie miał tutaj problemy.
wyłączona wieża, pojawił się nam tutaj Lisin, pojawiło się kół i Grzelu będzie dominował oponenta Tristana, jeszcze zdołała doskoczyć przy pomocy swojego Rocket Jumpa, na którego wystarczyło many, ale odbiorcą tego killa ostatecznie jest bota plantująca się na podłodze tarcza, wykańcza nam Kajsę. Oj, powiem ci, że zaczyna to wyglądać jak standardowa gra bobrów i one będą gryzły, będą pożerać. Jest to zasadniczy problem. 0-3-1 Lucian na midzie. To nie wyszło, a jeżeli tak wygląda, ale Grzosu w niebezpieczeństwie. Grzosu w niebezpieczeństwie, ten Grzosu nie posiada zbyt dużo many, ale tej many ma wystarczająco na to, żeby Rocket Jumpa użyć. Odpowiada healem i przeżyje tą sytuację. Teraz podszedł troszkę do tej Diany, ale na szczęście jest Galio, który bierze sobie fokus od niej na siebie przy pomocy jednej z swoich umiejętności. Grzosu ostatecznie przeżyje całą tą sytuację. Grzosu ostatecznie przytuli jeszcze więcej złota i Grzosu na spokojnie w tym momencie może się cofnąć, bo linia będzie pchała się do niego. I to jest typowe spotkanie bobrów. Odpowiadają praktycznie na wszystko, co przeciwnicy są w stanie zrobić i negują jakiekolwiek możliwości przeciwnika, wyłączając go w zarodku. 0-3-1 Lucian, o którym chciałem wspomnieć wcześniej. A jeżeli Lucian do przodu z tej linii nie wychodzi, jest on totalnie bezużyteczny. Także niestety, ale Lucian będzie miał duże problemy, żeby odnaleźć się w tej grze. Dokładnie, Lucian będzie miał problemy, żeby odnaleźć się w tej grze, bo został zmiażdżony. Ciekawy zakup ze strony Galio, bo to jest Galio, który będzie bardziej wspierającym niż atakującym midlanerem. Pojawiła się Shurelia w jego wyposażeniu. No brzmi to ciekawie, ale patrząc na to, jak rozpędzony jest jego team, no to ta Shurelia będzie idealna, bo wyobraź sobie, jak szybko będzie biegł do ciebie ten wściekły Volibear, jeżeli odpali turbo chemtanka i jeszcze zostanie wsparty tą Shurelią. No, powiem ci szczerze, że wygląda to naprawdę dobrze dla bobrów. 8-1, kolejna na pewno nie perfect gra w ich wykonaniu, bo i smoka też oddali. Także troszeczkę mniej kontroli nad tym spotkaniem mają niż dotychczasowych. No ale cóż, no wielki finał, także przeciwnik też nie byle jaki. Przeciwnik też nie byle jaki, walka się rozpoczyna. Dlaczego? Lucian znowu z problemami, bo zjawił się tu Grzelu. Tym razem Flash ratuje i Grzelu chyba nie wyliczył do końca tych obrażeń, ale pojawia się tutaj jeszcze Alistar z Volibearem, więc ten Lucian tego dnia nie przeżyje. Troszeczkę na wyrost rzucony jeszcze Ultimate ze strony tego Galiosa, ale koniec końców, czwarty dead na koncie tego Luciana. Ej, ale ja mam naprawdę duże pytanie. Dlaczego Lucian nie oddaszowywuje od tauntów? Nie reaguje w ogóle na Justice Punch'e przeciwnika. Ty jesteś jednym z najbardziej mobilnych AD Carry w grze, a dajesz się złapać na jeden z najbardziej czytelnych engage'ów. A no, mówi się trudno. A tymczasem Karma, zobacz, ileż ona plate'ów wzięła na tej górnej lei i to bez Heralda, bo on wciąż jeszcze nie wzięty. Mimo wszystko Grzelu działa na mapie, tak? On ma 2-0-2, a jej a właśnie ta Karma nie posiada żadnego udziału w zabójstwie. Koniec końców jest teraz akcja. Rozpocznie się tutaj falt, Grzelu spowalnia, wjeżdża w to wszystko, jeszcze Volibear, Karma na niskim stanie zdrowia, ale pojawia się tu również Diana, pojawia się tu również Lucian, który dekalingiem będzie starał się złapać w końcu jakiegoś killa na swoje konto. Ostatecznie nikt martwy z górnej alei nie wychodzi. Wszyscy na swoich nóżkach łagodnie rozchodzą się po całkiem ciekawym starciu. Ciekawe starcie, tam bardzo nisko na zdrowiu byli zawodnicy. Widzimy, że bobry chcą jeszcze tutaj jakiegoś małego Maćka zapodać, ale przeciwnicy się wycofali. Można wziąć Drake'a za darmo. Wiesz, co mnie dziwi najbardziej na ten moment tego spotkania? No dawaj. Dlaczego Karma, która siedzi non-stop na górnej LA, ma równe creepy z Lee Sinem, który roamuje już kilkukrotnie? Znaczy się, to jest problem tego, że Lee Sin permashowuje tego wave'a za pomocą właśnie swojego E, bo no Lee Sin masz Q z mantrą. Wiem, że masz Q z mantrą, ale nie jesteś w stanie one-shotować tych creepów w taki sam szybki sposób jak Lee Sin. I jeżeli on zestakował na przykład sobie dwa wave'y, wepchał je pod tower Karmy, to ma duży problem. Nie wszystko była w stanie zebrać wtedy, może, nie wiem, nie mieliśmy na nią kamery. Nie mieliśmy na nim kamery, ale kamerę teraz mamy na dolną aleję, gdzie magiczny Marcyś naprawdę duże obrażenia przejął od wieży wraz z Karmą. No, Karma jest, była w stanie zapodać konkretniejsze obrażenia. Volibear jest z tyłu, więc ten dive na Karmę się zjawi dokładnie
w tej chwili wjeżdża Volibear. Rozpoczyna swój atak. Volibear nie będzie używał ultimate'a na tym, bo go po prostu nie posiada, ale nie jest on w zupełności potrzebny. Została ona zamordowana, tak jak i pierwsza wieża po stronie ekipy niebieskiej, bo czerwoni to pierwszą wieżę już wzięli. A teraz czerwoni idą na Galiosa, chcą go zdajwować. Ale Galiosa zdajwować nie będzie tak łatwo. Wezmą oni pierwszą wieżę midlane'ową, a także i wieżę tieru drugiego na tej środkowej alei. Więc bardzo ciekawy crossmap zapodany. Ten Galio jeszcze wchodzi tutaj pod wieżę, będzie starał się ją wybronić jak najdłużej. Czy oj, upadnie Tadiana? Nie upadnie, bo Grzelu tym razem Grzelu swojego Q nie trafił. Grzelu, no powiem ci, że forma już nie taki kosur jak w pierwszym twoim meczu na Lisinie. No, troszeczkę nietrafione i prawie zginął. Na całe szczęście nie oddał zabójstwa dla przeciwników. Bardzo ładna odpowiedź mimo wszystko z Bycholudów, są byli w stanie podebrać aż 3 wieże, bo zebrali jedną na topie i 2 na midzie. Ogrom. Wynik 10-1, a w złocie ledwie 1000 różnicy. No bo popatrz, ile osób poszło na tą karmę wtedy, aż 3. Lee Sin był cały czas na top lane, a sam Galios nie wydefuje ci 3 osób z Heraldem. Także jakość wykonania tego playu była po prostu lepsza. Dokładnie, była po prostu lepsza. Ten gold, ta mała różnica golda bierze się stąd, że po prostu Zbycholudy miały pierwszy tower. I do tego jedyny kill, jaki padł na Volibearze i był on z początku gry. Tak, był z początku gry, to był ten kill na pierwszym levelu, więc to było tylko 300-400 monet, nie było tam żadnych shutdownów. No ale zobaczymy, jak to będzie się układało dalej, bo i tak wydaje mi się, że Bobry gryzą są o wiele większym gazie i o wiele większe zrozumienie gry oni posiadają. Tak, to prawda. Mimo wszystko, że te towery upadły, to Bobry mogą po prostu przejąć te towery, po prostu się na nich teraz skupiając. Wcześniej skupili się na tym, żeby zdobyć dla siebie odpowiednie złoto dla itemów, a teraz skupią się na wyłączeniu tego Luciana po raz piąty. Po raz piąty i naprawdę ten Lucian nie posiada super gry, nie będzie wspominał pierwszego meczu finałowego dobrze, bo jest on miażdżony w każdym momencie. On nawet do krypków sobie nie może pospacerować, bo po prostu czekają na niego. On już nawet złota biedny nie daje zbyt dużo. No raczej bardziej wartościowy jest cały Cannon Wave niż on sam. Ja myślę, karma, że sam Cannon jest powolutku bardziej wartościowy od niego. Teraz widzą teleport. Zawodnicy ekipy niebieskiej jest... od razu się będą wybierać, okay. Ale świetny Explosive Casket zagrany przez Korszaka zapewnia obniżenie HP Volibeara o połowę. No i przede wszystkim zapewnia przeżycie tej karmy, która mogłaby mieć naprawdę problemy najmańskie, gdyby dostała tam więcej i gdyby nie było Korszaka na posterunku. No i teraz wypadałoby się wycofać, Lee Sin teleportuje, ale po co się wycofywać? Jak po co się wycofywać, jak można wjeżdża? Atakować? Pojawia się tutaj również Lucian, który z dekalingiem strzela w swoich Josu oponentów. Na ten moment już karma w jej ślady, idzie również Gragas, a jeszcze w jej ślady powędruje Lucian i to w tym meczu aż po raz 6. No jest bardzo źle, bo... Czy oni teraz po prostu sobie otworzą inhibitor tak o za darmo? Jeszcze botlane tier 2 będzie zniszczony, otwarty inhibitor. To wygląda jak kolejny mecz po prostu Bobrów, tylko że z mniejszym gold leadem niż nas by do tego przyzwyczaili. Dokładnie, Bobry idą po swoje. Bobry nie dają oddechu oponentom. Teraz Diana wybiera się na Grzela, ale ona tylko i wyłącznie minionki sobie tutaj weźmie, bo wątpię, żeby ona z tym wściekłym Lee Sinem chciałaby się mierzyć. Ślepy Mnich jest teraz w naprawdę bardzo dobrej pozycji. Byłby w stanie ją wykopać, byłby w stanie ją na pewno konkretniej zaboleć, tym bardziej, że 2 poziomy przewagi na jego koncie. I mamy smoka za 3 sekundy. Fajnie by było go zebrać, ale drużyna czerwona i już jest w pozycji, już go biją, ale niebiescy na pewno tego tak nie zostawią. Leci Volibear na pełny. Leci Volibear, rozpędza się on w tym momencie, kół się skończyło również. Turbochemiczny pojemnik dobiegł końca. Pytanie brzmi, jak to będzie dalej wyglądało. Połowę punktów zdrowia na tym smoku możemy zauważyć w tym momencie. Rozpoczyna się podejście tego Galia, świetny flash, wchodzi we wszystko Volibear, rozpoczyna się walka. Magwrap za chwilę będzie martwy, jest on już martwy. Jest seria zabójstw na liście, nie jest również Grzosu na posterunku, który dominuje, bo zabija nam w tym momencie karczemnego zabijaka i zabijają oni również drugiego smoka na swoje konto. Perfekcyjne egzekucje ze strony pogryzących Bobrów, bo zgarnęli wszystko, co chcieli. Wszystko, co chcieli. Teraz wejdą na spokojnie po tier 1 albo po Barona nawet. Mogą się o to pokusić.
Mają nie najszybszego barona, mimo wszystko, ale myślę, że mogą się o to pokusić. Lucian próbuje zgarnąć tego Galliosa albo przerwać mu, chociaż recall, udało mu się to, ale baron i tak będzie podbierany. O, teraz zaklinacz Jemu będzie tutaj chciał troszeczkę agresji dołożyć. On goni tego Alistara, ale właśnie Astafa Valor odpalone, wskakuje we wszystko Tristana i jeszcze tam się bawił Exos na Grzelu, żeby aż tak dużo ten zawodnik obrażeń nie zadał. Został sam na sam Woliber z tym baronem i poszedł call. Panowie, odpuszczamy, nie ma sensu. Pojawił się tu Galio z teleportacją na zabezpieczenie. Zwykłe ludy mogą mówić o malusieńkim zwycięstwie, bo oddalili widmo barona i odgonili przeciwników od niego. No nie wiem, czy oddalili, po prostu odwlekli w czasie, bo po prostu Bobry sobie powiedzą, okej, okay, to robimy teraz. Reset, wydanie Golda za kolejnego killa na nie, Kajsa wtedy przeżyła, na całe szczęście. Ale to jest naprawdę przykre, jak się patrzy. 02, 02, 061, 12, 041. Bardzo, bardzo niemrawa gra. Bardzo niemrawa gra. Ciekawi mnie teraz zakup itemizacji tego Volibera, bo on jest full w Magic Resist. Całkowicie dał sobie siana z budowaniem pancerza. Aż tak mocny disrespect w stronę Kajsy i Luciana. Okej, Luciana jeszcze bym zrozumiał, bo jest 06, ale Kajsy? Ona jednak dzierży tego jedynego killa w tym spotkaniu. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w dalszym ciągu od tego zawodnika, ale wiemy, że za chwilę karmy nie ujrzymy, bo dojazd potworny i Grzosu z siódmym zabójstwem na swoim koncie. Oj, to jest po prostu anihilacja, dominacja, deklasacja. Nie ma wieży inhibitorowej na bocie, ale stoi tier 1 na midzie. Bardzo ciekawe, ale już oczywiście Grzelu nadrabiają błędy zawodnicy. Bobry gryzą teraz Grzelu, bardzo tutaj dociskane, ale co z tego? Piękny kick, dwie osoby, ratuje jego życie i on na spokojnie może sobie pozostać na tym botlanie. W tym czasie, gdy jego drużyna docisnęła już dwie wieże na midzie i ma chętkę na trzecią, rzucony został eksplozji w kasket, który niestety, ale nic nie zmienia oprócz wytłuczenia paru minionów, ale co ci dadzy wytłuczenie paru minionów, jak ty masz tak twardy front i po prostu zjadasz tą wieżę nawet bez minionów. No i to był bardzo słaby play po prostu ze strony Zbycholudów. Próbowali tego Lissina wziąć we dwójkę i tak naprawdę dali znak przeciwnikom, ale mamy fight. Teraz rozpoczyna się fight, leci Galio Airlines, rozpoczyna się walka i jeszcze nam nikt nie upadł, jak na razie na bardzo dużo obrażeń jest narażony magiczny Marcyś, który już wiemy, że poświęci się dla drużyny. Jest to drugi kill dla Zbycholudów i co trzeba najważniejsze zaznaczyć, to jest drugi kill od pierwszej minuty, gdzie zabili Volibera. Minęło od ich ostatniego killa 22 minuty. No i to oznacza tylko, jak mało błędów popełniają właśnie Bobry. Ale poczekaj, bo a propos błędów, tutaj Tristana bardzo ostro do przodu, ale zaklinacz Jemu nie przeżyje, nawet Killer Instinct, ale to jest nie pomoże, bo walka trwa i w tej walce nie będzie już za chwilę Zbycholudów. Tristana skacze, Tristana się resetuje, Tristana idzie po zwycięstwo wraz ze swoimi teammate'ami. Triple kill na konto Lissina, double kill na konto tej Tristany, 22-2. Ace, moi drodzy, w wykonaniu ekipy Bobry gryzą, dociskają oni w tym momencie wszystkie linie po kolei. Oni nie idą po koniec, oni nie chcą szalonej końcówki. Oni chcą wygrać ten pierwszy mecz finałowy na spokojnie. Ale fajnie kejtowała Tristana, to uratowało ją. I potem już tylko resety, potem już tylko podobijać przeciwników. A to, co robią Bobry z tymi biednymi Zbycholudami, to jest po prostu plus 18 content. Oj tak, ludzie od Zbycha nie mają łatwej gryrki. No niestety, dominacja jest bardzo konkretna. Troszeczkę wolniejsza gra niż przyzwyczaili nas do tego, ale i tak wygląda to naprawdę fenomenalnie. Patrzy się na tą drużynę i tak po prostu nie widzi się dziur i błędów. No, trzeba powiedzieć, że clean jest dość ten meczyk, że bardzo, bardzo ładnie Bobry gryzą, rozgrywają to spotkanie, oddając dwa zabójstwa przez całe spotkanie. Co to jest, mój drogi? To jest praktycznie nic. To nawet nie jest kropla w morzu potrzeb dla ekipy Zbycholudów, bo w tym momencie mają aż dwa zniszczone inhibitory, a ostatni jest otwarty i tak naprawdę gotowy do zniszczenia. No i teraz podejmują Ocean Drake'a, który będzie dla nich punktem duszowym. Niestety Zbycholudy zdołały podkraść jednego Drake'a, ale Bobry będą chciały podgryźć albo nawet pożreć całego barona.
Zgadza się, wydaje mi się, że już nie ujrzymy a tutaj w ogóle szansy na Soula, bo Bobry gryzą, jeżeli teraz jeszcze wejdą w posiadanie tego barona, to po prostu pójdą i grę zakończą. No, z takim stanem po prostu bazy przeciwnika jesteś w stanie to na spokojnie zrobić, a tutaj proszę, Korszak raczej nie powinien się tu znajdować, po prostu magiczny Marcyś stoi na straży barona. No tutaj poluje głównie na Dianę właśnie, 5. żeby ją oddalić jak najbardziej od tego barona. I wjeżdżamy. Jest smite od Volibera, jest także wejście przez ścianę, jest także kill dla tego potwornego misiaka. I teraz idą po koniec zawodnicy. Bobry gryzą, wjeżdża nam Grzelu w sam środek. Grzelu upada, ale co z tego, jeżeli daje tyle value dla swojej drużyny, jeżeli daje resety dla tej Tristany, jeżeli ma szansę dać quadra killa nawet dla niej, bo triple już na jej koncie, ale Lucian jest zbyt daleko, tak jak zbyt daleko jest szansa na zwycięstwo dla Zbycholudów. 10 tysięcy złota przewagi i koniec, moi drodzy, w pierwszym meczu tej finałowej BO3. Wow. No po prostu Bobry gryzą. Ja, tak jak mówiłem już za pierwszym razem, kiedy zobaczyłem tą ekipę, ja powiedziałem, że będzie trzeba ich obserwować, bo oni są naprawdę groźni i widzimy, co robią nawet w wielkim finale z finalistami. To jest po prostu plus 18. Bobry nie gryzą. Bobry połykają w całości. Tymi bobrami ja bym lepiej nie zadzierał. Słuchajcie, moi drodzy, przypomnijmy wam o co walczą zawodnicy. Zacznijmy od drugiego miejsca, bo tutaj niechybnie możemy się chylić ku końcowi, jeżeli ekipa Zbycholudów się nie ogarnie i nie przebuduje całego swojego zestawienia, bo za drugie miejsce, moi drodzy, mamy podkładkę pod myszkę od Dreams Machines. Do tego mamy cały zestaw, Dreams Machines i BGT, więc dwie podkładki nawet pod myszkę. Mamy jakieś okularki VR od PNG Launch Online, także z tą firmą, ale main event, pierwsze miejsce za pudło, moi drodzy, mamy słuchawki Cloud Alpha od HyperX-a, myszkę od Dreams Machines, podkładkę od Dreams Machines, szczoteczkę Braum Oral-B, Pro 600, 3D White od PNG, Launch Online i jeszcze 2500 RPG-ów od Riot Games. To są potężne nagrody, naprawdę jest o co walczyć i jak na razie Bobry chcą te nagrody zgarnąć dla siebie. Jeżeli kolejny mecz będzie w takim stylu, to zakończy się ten finał 2-0 w bardzo szybkim tempie. Dokładnie, także schodzimy na przerwę i widzimy się w drugim meczu finałowym.